organizowaną przez koło gospodyń wiejskich Domaniowie i klub sportowy Rapid Domaniu. Proszę Państwa, za kilka minut rozpocznie się pokaz skoków z wież uczniów i absolwentów miejscowej szkoły zespołu szkół imienia na Pawłowie w Domaniowie. A są to chłopcy, którzy osiągają naprawdę bardzo wysokie wyniki, o tym się Państwo przekonacie. Teraz naszych skoczków z wież. Od lewej. Od lewej Grzesz. Rekord wyniosły 1,90 m. W środku Michał Reszczyński. 150. Maciej Gryniemko. 165. Pani trener Wila Nikoda. Pani Rzeczywka. 135. Brawo! Zapraszam. Ja drugi mikrofon. Zapraszam teraz do pokazu. Zaczniemy. Chyba nie słychać. Ręce. Ujdzie, ładnie. Bardzo ładnie dzisiaj. I właśnie Maciej Gryniemko pobił swój rekord życiowy o 5 cm. Od dnia dzisiejszego Maciej masz 1,85 m. No taki to bardziej zawodowy. Thank you.
Dlatego ciężaru jeszcze raz podejdzie Kamil Góralski. Kamil też jeszcze nie może startować w Polsce, gdyż zabraniają przepisy, ale startował na Węgrzech w Budapeszcie miesiąc temu, gdzie wygrał kategorię do lat 12, bo za granicą można w trudnym maszynie podźwigać. I wygrał to zdecydowanie. Jest to 30 kg, Kamil waży 35, a w Budapeszcie podrzucił 40. Tak, 35 kg i ostatnie podejście wykona Kamil, a następnym ciężarem będzie 40 i wystąpi jego starszy brat Dominik. Chłopak teraz podnosi swoją wagę ciała. Prosto góra, głowa wchodzi. Trzymaj. Poproszę 40 kg i teraz zacznie jego starszy brat. Cała rodzina jest związana z ciężarami, bo ojciec, który tam stoi z tyłu, obserwuje. Tak samo dźwigał, kiedyś był najlepszym zawodnikiem w latach 80. i 90. z Prowicy. I na rękach trzyma pewnie też przyszłego ciężarowca. 40 kg, Dominik Góralski. To też jest ciężar rozgrzewkowy. Rekord tego chłopaka to 74 kg. Poproszę 50 kg. I mocno Dominik. No tak więc jest lekko, także założymy 60 kg. Będzie to już ciężar o 10 kg wyższy od jego własnej wagi ciała. I dokładnie gra. Dziękujemy Dominikowi za pokaz. Za tydzień ma podrzucić o 15 kg więcej. To powinno mu dać medal na Mistrzostwach Polski 2015. 60 kg zostawiamy. Patryk Suseł też sobie rozgrzewkowe podejście. Wiek Patryka to 16 lat, a kategoria wagowa 56 kg. Złoty medalista Pucharu Polski w ubiegłym roku i wicemistrz Polski Zrzeszenia LZS do 18 sprzed 2 tygodni. A to już Mieczysław Deleń, aktualnie najsilniejszy zawodnik u nas w klubie. To był ciężar rozgrzewkowy. Patryk, koniec. 80 kg, proszę. Patryk jest powołany, został w tym roku do reprezentacji kraju i trzy osoby od nas zwierzę na 12-osobowej reprezentacji kraju się znajdują, także jest to wielki sukces, gdyż 1/4 reprezentacji kraju to są chłopaki zwierzę. I akurat właśnie Patryk jest jednym z nich. Patryk na tym skończy dźwiganie, poproszę 90 kg. Rekord Patryka to jest grubo ponad 100 kg, ale im jest mocniejszy zawodnik, tym mniejsze ciężary dźwiga na pokazach, ze względu na to, że może złapać kontuzję. Mięśnie są niedogrzane, może nastąpić naderwanie, a za dużo lat pracy żeśmy włożyli, żeby przed mistrzostwami świata sobie krzywdę zrobić. Mieczysław Deren, 90 kg. Mietek waży 80. I poproszę 110. Mieczysław Deleń jest wicemistrzem Polski z roku 2010, wicemistrzem z poprzedniego roku. Złoty medal w Pucharze Polski w 2010 i dwa tygodnie temu na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS złoty medal zdobył po zaciętej walce, ale udało się wygrać. 110 kg. To
To jak mówię, w tym roku są mistrzostwa Europy, świata i on nie może na takich pokazach dawać siebie wszystkiego. 110 kg. Prosto do lat. No poproszę 125. Może być świetek? Duży. 125 kg to będzie ostatnie podejście Mietka. Na zawodach teraz właśnie 2 tygodnie temu poprawił swój rekord życiowy 151 kg po rzucie. I wygrywając właśnie złoty medal. W przysiadach ze sztangą na plecach podnosi aż 190 kg. A ma zaledwie 17 lat. Też zawodnik reprezentacji kraju. Jest! Dawaj, dawaj! Jest! I na tym chciałbym zakończyć pokaz. Brakuje tu jeszcze Mateusza Szatkowskiego, też reprezentanta kraju, zrobionego medalista właśnie sprzed 2 tygodni. I kilku najlepszych zawodników, ale niektórzy mają naukę, nie każdy mu tu przyjechać. To jest 1/4 zawodników z klubu, jest dużo więcej ludzi by chciało zrobić pokaz, ale nie każdy może, bo to by trwało nieskończoność. Także chciałem podziękować za pokaz i na najbliższych zawodach coś innego znowu pokażemy. Dziękuję.
Zapraszamy! Dziękujemy wszystkim za uwagę.